Cześć kochani, witam Was jak zawsze bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowaną coachem. Kochani, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, a podzielacie to co mówię, przynajmniej w pewnym stopniu, jeśli Wam to pomaga, coś przynosi dobrego w życiu, otwiera na coś oczy, czy jest to dla Was przestrogą, to najbardziej na świecie będę usatysfakcjonowana z tego, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. Także, kochani, zachęcam do komentowania, bo to jest info dla mnie, że idę w dobrą stronę. Teraz była dość długa przerwa, ale to było z powodów troszeczkę takich spowodowanych obciążenie moją pracą związaną również z coachingiem i tego, że się przygotowuję do egzaminu. Także, kochani, już będzie od tej pory inaczej. Postaram się robić dwa filmy w tygodniu, tak jak było to do tej pory. Kochani, także dzisiaj będzie o gazlightingu. Myślę, że każdy się z tym spotkał. Wiele filmów jest na ten temat. Tylko wydaje mi się, że w każdym filmiku jest to trochę tak różnie powiedziane i można to w różny sposób zgoła zrozumieć. Kochani, czym jest ten gazlighting? Jest to nic innego, jak wpieranie nam, że jest inaczej niż nam się to wydaje. To znaczy, że ktoś chce zniekształcić naszą percepcję widzenia świata, tego takiej prawdy, którą my uznajemy, że to jest prawdziwe. Już powiem, że jeśli ktoś narusza nasze granice związane z tym, jakie coś było i przekształca to w swoją wersję, a nie taką prawdziwą, to znaczy, że chce, żebyśmy również widzieli daną rzecz czy daną sytuację tak, jak ta osoba, która stosuje gazlighting, ją widzi. Inaczej zmusza nas do. Nic innego jak powątpiewania w swoją prawdę, swoją percepcję nasz, naszego obrazu rzeczywistości. To znaczy, że chcę, żebyśmy byli tacy jak on albo czy ona, bo jeśli chodzi o gazlajnik stosują ją mężczyźni i kobiety. Chciałabym zacząć od początku. Tak jak już teraz powiedziałam, że to jest mm, zmienianie rzeczywistego stanu w naszych oczach, Danej sytuacji lub zdarzenia, ale chciałabym również powiedzieć, skąd to się bierze. Kochani, ja często mówię, że zdrowi nie tanczą z chorymi. To znaczy, że jeśli my mamy ugruntowane nasze istnienie, nasze poczucie własnej wartości, to my bardzo szybko rozpoznajemy gaslighting. bo z lightingiem możemy się spotkać nie tylko w relacjach, w różnego rodzaju relacjach, ale również w relacjach w pracy, w relacjach w rodzinie. A najczęściej kto ją stosuje. Stosują je ludzie, którzy już gdzieś to widzieli, zobaczyli, że to naprawdę przynosi efekty. I oni się w ten sposób nauczyli, już jako dzieci czy w młodości, nawet jeśli to słowo wtedy nie było tak popularne, to oni albo wobec nich to było stosowane, i oni się w ten sposób nauczyli, albo już. Zaczynali to stosować i działało. Kochani, dam tu bardzo dużo przykładów takiego gazlightingu, które te osoby, jako dorosły ludzie, już stosowali w swoim życiu, ale najpierw widzieli to gdzieś jako dzieci. To znaczy, że jeśli taka osoba, która jest ofiarą gazlightingu, była zmuszana. Do mówienia rzekomej prawdy, to znaczy przyznawania się do rzeczy, których nie zrobiła. To znaczy, że jeśli na przykład mm, ktoś był najstarszym z rodzeństwa, musiał ustępować młodszemu, to znaczy, że dla świętego spokoju, dla ochrony swoich granic, po to, żeby ktoś już im dał spokój, przyznawali się do rzeczy, których nie zrobili, lub brali na siebie kogoś winę. To byli ofiarami gazlejtingu. Bo oni chcieli ochronić siebie, więc przyjmowali nie swoją winę na siebie. Już wtedy te granice się zacierały i one po prostu, żeby mama nie krzyczała lub tato, brali winę na siebie. Za młodsze rodzeństwo, czasem to młodsze rodzeństwo było tą ofiarą gazlightingu, i za starsze brało, albo na przykład była taka sytuacja, że w jakiejś innej dziedzinie sprawialiśmy kłopot rodzicom. I oni już wszystko, co było złego, zwalane było na, na to dziecko, które wcześniej z, y, sprawiało kłopoty. I ono, czy ono to nie zrobiło, a że wiedziało, że i tak na niego pójdzie, to więc dla świętego spokoju, dlatego żeby już mama czy tato nie gderali, żeby po prostu temat się skończył, oni naruszali swoje granice i brali tę winę na siebie. I już wtedy były ofiarą, czy on, czy ona, ofiarą gazlightingu, byli takimi kozłami ofiarnymi. A odwrotną stronę osoby, które na przykład yy, też doświadczały, i one wtedy te osoby, które były najpierw ofiarami, wrócę jeszcze do tego, później w dorosłym życiu tak jakby odwróciły te role, bo widziały, że skoro rodzice dali spokój, to zaczęli je stosować w dorosłym życiu. I partner, albo partnerka, albo w pracy. Często szefowie wykorzystują swoją władzę, bo to są też również takie osoby, które nie potrafią się przyznać do błędu, które chcą, żeby było ich na wierzchu. To one to już kiedyś widziały, były ofiarami, więc teraz to same stosują. Albo inna sytuacja, że one jako dziecko nie przyznawały się do błędu, do tak męczyły, że te drugie strony dla świętego spokoju dawały za wygraną tej osobie, która już jako dziecko stosowała gaslighting, i ona w dorosłym życiu również to stosuje, bo to działa. Kochani, coś co nie działa, ludzie tego nie stosują, albo z czasem zaniechają. Ale dlatego, że my z reguły jesteśmy nauczeni, że robimy tak, jak to funkcjonuje, tak robimy. Więc Dlatego zawsze naciskam, żebyśmy ufali sobie, ufali naszym odczuciom, naszym doświadczeniom, dlatego że nasze ciało nam mówi. Tylko jak my mu nie wierzymy, to my idziemy za wzorcem przyjętym z ogółu. I najczęściej właśnie osoba, która stosuje gaslighting, raz zadziałało, drugi raz zadziałało, to my zaczniemy wątpić we wszystko. Taka osoba, która jest ofiarą gaslightingu, Wątpi we własne myśli, o we własną poczytalność, we własne prawdy o danym zdarzeniu, o danej sytuacji. O nawet ona zaczyna wątpić w to, co ona myśli. Jeśli y, osoba, która uprawia gaslighting, mówi tak, ona znajduje takie y, narzędzia do tego, żeby udowodnić swoją rację, że my w końcu dla świętego spokoju, dla ochrony, żeby już ta sytuacja się skończyła, dla Ochrony swoich granic, takich już odpuść, już daj spokój, dobra, niech będzie tak jak Ty chcesz, bo nam się wydaje, że to się skończy i już się nie powtórzy. A taka osoba, co stosuje gaslighting, najczęściej są to narcyzi, ale ja bym też nie powiedziała, że to są tylko narcyzi. Mogą to być osoby, które mają duży narcy, zarys narcystyczny, a niekoniecznie są narcyzami, ale najczęściej to robią osoby, których po prostu tak jak. Mówię, że to działa i oni wiedzą, że to przynosi korzyści, więc oni to stosują. Kochani, to jest nic innego niż przemoc fizyczna. Oni po prostu powodują to, że takie kozły ofiarni, takie ofiary tego gaslightingu czują niewiary. W ogóle we własne myśli, i można po jakimś czasie wszystko wsadzić do głowy, to co taka osoba, która stosuje gazlighting, chce. My z czasem jesteśmy już tak zmanipulowani, tak nie wierzymy własną osądom, własną percepcji świata, świata zewnętrznego, własnych odczuć związanych z tym, co sami czujemy, sami za sami, co uznajemy za prawdę my przestajemy wierzyć samym sobie tylko wydaje nam się że ta osoba co stosuje gaslighting my to w ogóle nie uznajemy to za gaslighting bo pierwsze jakbyśmy wiedzieli że to jest gaslighting to my, my byśmy się zatrzymali poż nie to tak nie było no to oczywiście osoba która stosuje ten gaslighting szuka Szuka innych sposobów, bo ona się tak łatwo nie zniechęca, bo ona już to stosowała, zadziałało kiedyś, może nie za pierwszym razem, ale za drugim, za trzecim. Ona będzie cały czas knuć tylko nad sposobami, żeby nas przekonać. Bo, kochani, to najczęściej się dzieje właśnie w związkach takich najbliższych, takich, które oni mają, ta osoba, która to stosuje, ma z nas korzyść. To, że ona jest, można powiedzieć, my jesteśmy pod jej butem. Prawda? Ona albo to dla korzyści materialnych, albo dla swojego statusu, albo zwyczajnie po to, żeby wygrać, żeby jego było na wierzchu. Więc ja tutaj przestrzegam za takim sytuacją, że osoby chcą zawsze wierzyć tej drugiej osobie, że ona nie wierzy sobie, że nie ufa sobie, że ona przestaje ufać temu, co ona widzi. Ona widzi prawdę, jest przekonana, że tak jest. No ale osoba, która stosuje gazlighting, mówi to, to, tamto, poparte jakimiś przykładami, ale przykładami osoby, która stosuje gazlighting, a nie twoimi. Tylko, że ona, osoba, która rzekomo nas kocha i jest dla nas bliska, to nam bardziej na niej zależy niż jej na nas. To nam się wydaje, że ona chce na nas dobrze przecież. Dlatego, że my nie patrzymy na nią... Normalnie tylko przez swoje własne różowe okulary, tak jak my chcemy. I my jej po pewnym czasie uwierzymy we wszystko. Osoba, która stosuje gazlighting, może nas prowadzić w taki stan, że my będziemy mieli taką psychozę. A to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Kobiety bardzo często, nawet no, mężczyźni również, ale Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy to bardziej kobiety są na to poddatne, na taką manipulację przez swoich partnerów, że one wierzą we wszystko. Ich stan psychiczny jest tak zły, że cokolwiek ten, ta osoba, która stosuje gaslighting, by zrobiła, to ta i tak jej uwierzy. Kochani, i najczęściej takie osoby, które mm, stosują ten gaslighting, to tak jak już powiedziałam, one nie robią to po raz pierwszy, ale to są osoby... Które mają nad nami władzę, często również taką, nie tylko ekonomiczną, ale również psychiczną, taką, że oni wiedzą, jakie my mamy takie newralgiczne punkty wrażliwe, na które jesteśmy bardzo słabe, i oni, jak już nie mają innych argumentów, to właśnie uderzają w te punkty poprzez dzieci, poprzez jakieś nasze traumy wcześniejsze. Zawsze to opierają tak, żeby jednak uwierzyć w to, co oni mówią, w tą ich percepcję prawdy, nie w taką prawdziwą prawdę, tak jak w rzeczywistości było. Nie, ty się pomyliłaś, ty, ty to nie zrozumiałaś tak, jak trzeba, ty to chyba, nie wiem, nie zauważyłaś tego dokładnie. Ich działanie jest celowe. On nie robi, czy ona, która, ta osoba, która stosuje ten gazlajtik, ona nie robi to bez przyczyny. Naprawdę, kochani, takich ludzi należy, to się nie da z reguły ich omijać, bo ich spotkamy zawsze, ale należy, kochani, rozpoznawać ten i Nie dać się, bo taka osoba zastosuje i pierwszy raz, drugi, poszuka innych narzędzi, żeby nas przekonać. Może jakaś sytuacja będzie jej sprzyjać, ale jeśli my. Będziemy na to oporni, to im się to nie uda, to one odpuszczą. Prędzej czy później albo nas zostawią i chwała im Bogu i pójdą dalej, albo ich narzędzia nie będą z nami. Nie bójmy się, bo po co żyć z taką osobą, która stosuje wobec nas przemoc. To jest nic dobrego. Możemy stracić wiele lat życia, wiele swojej energii, którą ja mówiłam już, że często powtarzam w swoich filmikach, że energia to nie jest od tak odnawialna. Gdy taki manipulant, czy osoba, która stosuje gazlighting, no bo to jest prawie to samo, to z manipulacją można powiedzieć, że to jest, jeśli chodzi o gazlighting, a manipulacja to jest w ogóle stopień równości, to sprowadzi nas do samej podłogi, i później z tej podłogi ciężko wstać. Ciężko wstać, bo my musimy pozbierać się w każdej sferze swojego życia. Kochani, jeszcze innym przykładem, na przykład takim z dzieciństwa, jest również to, że na przykład mm, ktoś nas nie zauważa, rodzice najczęściej, albo hierarchia między dziećmi nie jest jednakowa, to znaczy, albo się faworyzuje tych najstarszych, albo faworyzuje się tych młodszych. I my nie jesteśmy zauważani. Wtedy przychodzi w naszym dorosłym życiu już. Przychodzi taki mm, piękna kobieta, albo fajny mężczyzna, który jest, ma zazwyczaj. Mm, Duży prestiż, czy to na przykład taki wobec naszych znajomych, kolegów, wydaje nam się, że on jest naszym całym światem, że to, że on na nas w ogóle już spojrzał, to już jest, o Boże, nie wiadomo co, dlatego, że my nie byłyśmy, czy mężczyźni nie byli zauważani, czują się gorsi od kogoś, to on już ma przewagę. On już może zastosować gaslighting, czy ona i zrobić za jakiś czas. Z nami wszystko, co nam się podoba, jeśli my nie będziemy mieli granic. Ja często mówię o tych granicach, dlatego że poczucie własnych wartości, nasze wiąże się również to nieodłącznie z granicami, że my sobie ze wszystkim poradzimy, jeśli zobaczymy, że nikt nie będzie zmieniał i nie naruszy to, co my o sami o sobie myślimy. I to, co my myślimy o danej sytuacji i o świecie. Kochani, to nie znaczy w ogóle, że my się nie mylimy. Może każdemu z nas może się zdarzyć coś takiego, że my będziemy spostrzegać tę sytuację troszkę inaczej. Na przykład kobiety troszkę widzą, troszeczkę mogą to inaczej, bardziej tak sentymentalnie. A mężczyzna to może bardziej widzieć na chłodno. Ale nie mówimy, że coś... Było białe, ale że jest czarne. Na przykład sytuacja związana z jakąś tam przykrą kłótnią. Tam, czy, czy to było po jednej stronie, czy po drugiej stronie. Jeśli na przykład dana para kłóci się, my nie roztrząsamy, czy była ta prawda, czy inna. Kto miał z nich rację? Bo żadna z nas osoba, to znaczy się taka osoba, która jest ofiarą gazlightingu, a ten, który stosuje gazlighting. Bo ja mam tutaj na myśli sytuację taką, że my widzieliśmy kłótnie jakieś pary i w domu o tym dyskutujemy. A dajmy, że mężczyzna z tej kłótni jest kolegą naszego partnera i on tam mówi, że Kryśka czy Zośka coś tam zrobiła i on miał rację. Kochani, jeśli my tego nie widzieliśmy na naocznie, i powtarzamy tylko kogoś słowa. Kochani, oduczcie się czegoś takiego. Że jeśli nie widzieliście, ludzie kłamią na różne tematy. Nie wiadomo, czy ochronić siebie, czy nie chcą na przykład być skompromitowani. Jeśli my czegoś nie widzimy, to my nie powielamy czegoś. I nasz partner, czy partnerka może powiedzieć, a na pewno tak było, a my powiemy. A widziałeś, byłeś tego świadkiem? A nie, bo ty zawsze, ty tam coś bronisz, i on już zmienia naszą percepcję, że musi być tak, jak on to wie. A też tam nie był. Tylko słyszał, jak się kłócili. Ale nie wiadomo, kto z tej pary kłócącej się ma rację. Ale już nam ta osoba chce wepchać do głowy coś, co sam nie widział, ale uważa, że tak jest. To też jest gaslighting. Więc, kochani, nie dajmy się wciągać w rzeczy, które wiemy, że ta osoba, która stosuje gaslighting, nie widziała, a powiela, bo to był jego przyjaciel. Kochani, także wydaje mi się, że każdy z nas powinien być otwarty na manipulacje w pracy. Na przykład taki przykład, że szef chce mieć zawsze rację i on uważa, że zawsze wszystko najlepiej wie. A pełno jest pracowników, którzy ma o wiele większe kompetencje niż szefowie, bo dobrze o tym wiemy, ale z takich czy nie innych względów ta osoba jest szefem, a nie inna. A wiele o szefów, nie mówię, że wszyscy, pozjadali swoje rozumy i często nawet wiedząc, że jego podwładny ma większe kompetencje do, do wykonywania takich, a nie innych rzeczy w tej firmie, to znaczy wykonywać różne projekty, nawet o wiele lepiej niż szef, to oni nie potrafią przyznawać racji, a wręcz nawet niektóre zasługi umniejszają, bo nie mają do tego nawet odwagi, żeby powiedzieć, że jednak ta osoba jest niezmiernie wybitna, jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o ten aspekt, no nic z tego nie zrobimy, bo szefowie są z różnych przyczyn szefami. Także kochani, tutaj nie bójmy się tego, że jeśli, no może jest trudniej, jeśli szef stosuje taki gazlighting, może jest trudniej, bo nie zawsze tego szefa można od tak zmienić, tą pracę również nie można zmienić, ale nie wolno sobie dać w kaszę na Nie wolno zwyczajnie. I to są znowu te granice, które warto mieć. Nieważne, praca nie może... Odbierać nam naszej godności, od, jakby odbierać wiary we własne umiejętności, we wiarę we własne siły. Kochani, chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, że jakie są sygnały alarmowe, że należy wystrzegać się, jeśli oczywiście to jest możliwe, wystrzegać się osób, które stosują taki gaslighting. Kochani, kiedy my już czujemy, zwyczajnie, że więcej nie damy rady. Wyżyć w takiej sytuacji, że ktoś nad, nad, gminie, nad nami dominuje. To znaczy, że my już nie wierzymy w ogóle swoim myślom. My przyjmujemy tylko i wyłącznie prawdę osoby, która stosuje taki gazlighting. Gdy widzimy sami, że nasze poczucie wartości jest już całkowicie w ruinie kiedy jesteśmy po prostu emocjonalnie uzależnieni od drugiej osoby. Te granice jakby już tej naszej, m, nasze granice wytrzymałościowe, gdzie ta osoba, która stosuje gazlighting, po prostu się tak diametralnie przesuwają, że my jesteśmy odcięci praktycznie od osób zewnętrznych, które mogłyby jeszcze nam przemówić do rozsądku, my jesteśmy odcięci. Bo ten, osoba, która stosuje ten gazlighting już o to zadbała. Żebyśmy nie mieli po prostu kontaktu z jakimiś znajomymi, przyjaciółmi, którzy są dla nas tak, jakby wsparciem i podporą, i często które pokazałyby nam, że posłuchaj, zatrzymaj się, coś jest z Tobą nie tak, coś się z Tobą dzieje, że Ty jesteś nie do poznania. Widzimy u siebie nadmierną nerwowość, potliwość, takie, że już nawet tracimy zmysły, kochani. Gaslighting jest mega, mega niebezpieczny. To, że nasze poczucie winy jest zawsze wystawiane na próbę, że my wręcz zawsze czujemy się winni, że w ogóle mogliśmy pomyśleć inaczej niż nasza osoba, z którą mamy relację, nawet przyjacielską. Kochanie, tu dobrym sygnałem, jeśli chodzi o jakieś znajomości, przyjaźnie, jest to, że my czujemy się zmęczeni. My czujemy taki dyskomfort, ale mówię o takim dużym dyskomforcie. Po spotkaniu z tą osobą, my czujemy, że my nie mamy energii, że my już nie, nie jesteśmy Boże, nie jesteśmy tą samą osobą. Myślę sobie, Boże, ja po spotkaniu z tą koleżanką czy z tym kolegą, to ja mam dość. Ja już wątpię we wszystko, praktycznie. A już o jakiś tam własny osąd, to już zupełnie. Mamy stany lękowe. Nam się nic nie chce, zwykła energia, po prostu czujemy się, jakbyśmy tony węgla przerzuciły, czy po prostu naprawdę biegały jakiś maraton. Patrzysz, o czym sobie mm, nie powiedziałam. Jak sobie z tym poradzić? No to już też powiedziałam. Jak sobie z tym poradzić? To chodzi o to, że my musimy choć na trochę się odciąć od tego manipulatora, bo jak cały czas czy manipulantkę, bo jak cały czas żyjemy w tym, żyjemy z tym człowiekiem, to niestety jest ciężko. Bo my mamy to jako chleb powszedni, my to czujemy cały czas. On jest cały czas blisko i on szuka jak nie taka, nie takim sposobem, nie takimi narzędziami, to po prostu innymi. I on już tak, jak powiedziałam, te newralgiczne z miejsca nasze zna. My wiemy, gdzie, on wie, czy ona, gdzie to nacisnąć, żeby to zadziałało. Także, kochani, uważność jest też dobra, medytacja, ale przede wszystkim odcięcie się na jakiś czas, żeby wrócić do siebie. To w takich bliskich związkach jest najtrudniejsze, bo jeśli jesteśmy w małżeństwie, są dzieci, to trudno tak sobie powiedzieć, ale warto wyjechać też na jakiś czas, pójść do jakiegoś specjalisty, żeby poopowiadać to, żeby zobaczyć bo w innym sposobu jak nie zrobi się takiego kracha i na chwilę nie odejdzie od tego to co że my pójdziemy na jedną wizytę u specjalisty. Przecież my wrócimy do tego samego domu, gdzie jesteśmy z tym człowiekiem na co dzień. To się tak nie da, pójdziemy do tej pracy na drugi dzień. Jeśli mamy kontakt z, z takim osobą, która stosuje gaslighting, bo to również może być kolega, koleżanka z pracy. Jeśli siedzimy w jednym pokoju, czy pracujemy w jednym no budynku, to jeszcze, ale w jednym pokoju, no to, to jest bardzo ciężkie. Jeszcze, jak nie mamy, mamy tak zależną pracę od siebie, że my codziennie mamy z tą osobą kontakt, no to się nie da. W ten sposób, że jeśli tego nie odtniemy, to nie, nie dojdziemy do siebie. Będzie to trwało powoli, ale my sobie nawet nie znamy sprawy z tego, że, że to jest złe. Bo my naprawdę potrzebujemy odcięcia, najlepiej całkowitego, przynajmniej na dłuższy czas. Ja nie wiem, czy, w jakim stopniu jest ten gazlighting, ale jeśli to trwało przez wiele lat, to miesiąc, dwa, nawet kilka nie pomoże. Do tego jest potrzebny długi, długi czas najlepiej żadnych kontaktów z osobą, która stosuje gazlighting. Kochani, myślę, że. W taki prozaiczny sposób wyczerpałam te, na ten temat całą waszą taką wiedzę, że to chodzi o osobę, która, jeszcze raz powtarzam, to się nie bierze znikąd. Ona już to kiedyś stosowała, albo była ofiarą i teraz to sama stosuje, albo stosowała to już wcześniej w dzieciństwie, gdzieś to widziała i widziała, że, że działało, więc stosuje to w życiu codziennym, a ofiara. Jeśli dawa, chciałaby, chciała, no ona nie chciała być tą ofiarą, ale zobaczyła, że to funkcjonuje, żeby ktoś dał jej spokój, jest również ofiarą w życiu dorosłym. Także, kochani, przyglądajmy się sobie. Zobaczmy, że jeśli jest coś nie tak, to działajmy, bo nasze życie jest jedno. My jesteśmy najważniejsi. Taka osoba, która stosuje gaslighting i stosowała go ciągle. Czy bardzo często ona od tak z tego nie zrezygnuje? Bo jak działa, to będzie stosowała nie z nami, to z kimś innym. A ona dopiero odpuści ci nam, jeśli nie będzie działało, to ona się przerzuci zwyczajnie na kogoś innego. Także kochani, dbajmy o siebie. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do subskrypcji. Papa. Pa. Do usłyszenia.